Jeżeli jesteście tak jak ja, bezszkodowym kierowcą od wielu, wielu lat, to należy wam się zwyżka. Ale to syf! Witam was serdecznie z kolejną porcją najnowszych informacji motoryzacyjnych z naszego polskiego podwórka. Przypominam oczywiście o partnerze kanału stałym, polskiej firmie Prodig Tech, która robi polskie mierniki grubości lakieru. Przypominam też, że partnerem tego odcinka jest najlepsza w Polsce porównywarka ubezpieczeń mubi.pl. I przypominam, bo zmieniły się zasady promocji, ubezpieczacie swój samochód przez link ode mnie na dole i na wasze konto wraca 100 zł. A jeżeli wyślecie swój link, który dostaniecie po zawarciu takiej polisy, do nawet 20 swoich znajomych i oni ubezpieczą swoje auto przez link od was, na wasze konto wraca kolejna stówka. I żebyście bezrefleksyjnie nie przewijali tych reklam i żebym potem nie czytał, że te porównywarki to jakaś ściema, bo ja to mam taniej. No ty masz taniej, ja mam drożej, bo to zależy od historii ubezpieczeniowej i tak na przykład... Przykład z życia, mój własny rodzony, teść ostatnio oszczędził dzięki Mubi 700 zł, ale nie o Mubi w tym wszystkim tutaj chodzi, bo chciałem zwrócić waszą uwagę na to, co aktualnie dzieje się na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Kilka dni temu pan Jan Grzegorz Prądzyński, który jest prezesem Polskiej Izby Ubezpieczeń, udzielił takiego ciekawego wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. On oczywiście dotyczył całego rynku ubezpieczeń w Polsce, przy czym nas kierowców najbardziej interesują, wiadomo, ubezpieczenia komunikacyjne. Pan Jan Grzegorz Prądzyński zwrócił uwagę, że ubiegły rok był pierwszy od 6 lat, gdy wprawdzie bodajże tylko o 1,5% wzrosły ceny ubezpieczeń OC. Ale nie chodzi o to, o ile one wzrosły, tylko o odwrócenie trendu, bo w tym roku, zaledwie w pierwszym kwartale, już średnia cena polisy OC zdrożała w Polsce o, uwaga, 100 zł, a niektórzy kierowcy płacą nawet 27% więcej niż do tej pory, więc naprawdę nie zdziwcie się, jak dostaniecie od swoich agentów dziwne wyceny ubezpieczeń waszych samochodów. A z czego to wynika? Oczywiście z tego, że jeździmy coraz lepszymi samochodami i rosną koszty szkód, koszty likwidacji szkód. 2 lata temu było to trochę powyżej 8000 zł, w tej chwili już 9980 w 2023 roku. I to wszystko idzie w górę. I pan Jan Grzegorz Prądzyński zwrócił uwagę, że sektor ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce jest w tej chwili nierentowny. Wyraził też się w taki sposób. Spodziewam się, że w 2023 roku składka OC będzie rosła szybciej niż do tej pory, aż ta linia biznesowa będzie ponownie rentowna. Dlaczego wspomniałem o swoim teściu? Bo w tej chwili wam się może wydawać, że skoro jesteście odpukać bezkolizyjnymi czy niepunktującymi też kierowcami, to was te podwyżki nie dotyczą, więc niech se płacą ci, co się rozwalają. Otóż muszę wam powiedzieć, że to wcale tak nie działa. Nie chcę rzucać konkretnymi firmami, bo jako sławny YouTuber nigdy nie wiadomo, z kim zawrzesz kontrakt reklamowy. Wiem na przykład o jednej firmie i nie twierdzę, że wszystkie inne robią tak samo, która wyliczyła sobie, że jeżeli jesteście tak jak ja, bezszkodowym kierowcą od wielu, wielu lat, to należy wam się zwyżka. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jesteście kierowcą bezszkodową, a statystycznie jeden kierowca w Polsce ma stłuczkę raz na lat 5, więc jeżeli od 5 lat stłuczki nie mieliście, to powinno wam się profilaktycznie tę stawkę ubezpieczeniową zwiększyć, no bo przecież na pewno za chwilę w coś wydzwonicie. Więc takie chocki klocki dzieją się teraz na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i coś mi mówi, a w zasadzie ktoś mi mówi, ściślej pan prezes Jan Grzegorz Prądzyński, że to dopiero początek podwyżek, więc zanim napiszecie, że te wszystkie porównywarki to jakaś ściema i wy macie taniej, to żebyście potem nie musieli wrócić i szukać na gwałt tego linku do Mubi, żeby parę stówek zaoszczędzić.
Obiecałem wam osobny materiał o czyszczeniu cepiku i muszę wam powiedzieć, że to nie jest wcale taka prosta sprawa, bo ustalenie, ile naprawdę tego wszystkiego shitu z bazy wyleciało, to jest sztuka i kawałek. Zacytuję wam to, co otrzymałem od Ministerstwa Cyfryzacji. 10 czerwca, jednorazowa akcja. Według Ministerstwa Cyfryzacji z cepiku zniknęło 7 152 602 samochody osobowe, bo przed czyszczeniem bazy mieliśmy 27 708 579 samochodów osobowych, a po czyszczeniu bazy mamy 22 968 540 samochodów osobowych. No i coś mi mówi, że kurde, 27,7 minus 22,9 to nie jest 7,2. A nawet niecałe 5, więc nawet Ministerstwo Cyfryzacji, które odpowiadało za czyszczenie tego cepiku, ma problem, żeby jednoznacznie stwierdzić, ile tych aut rzeczywiście z tego cepiku wyleciało, ale nie będę się nabijał, ba, stanę nawet po ich stronie, bo przypominam, że tam naprawdę jest gigantyczny bajzel, 90 bodajże 9 rok, jak mieliśmy przecież reformę Buzka administracyjną, z 49 województw na 16 zjechaliśmy, część tych wszystkich wydziałów komunikacji w ogóle trzeba było zlikwidować, pootwierały się nowe, to wszystko jest w tej bazie wprowadzone, więc doliczenie się tego co do sztuki jest naprawdę koszmarnie trudne, chociaż oczywiście rozstrzał o 2 miliony to jednak troszeczkę przesada. Przy czym on też może wynikać z faktu, że w dalszym ciągu po wywaleniu tych niecałych 5 czy też ponad 7 milionów samochodów, jak to woli, w zależności w co wierzymy bardziej, czy w czystą matematykę, czy w ministerstwo, w dalszym ciągu w państwowej bazie mamy jeszcze tak zwane martwe dusze, bo przypominam, że żeby wylecieć z cepiku, samochód musiał spełniać kilka warunków brzegowych, na przykład przed 10 czerwca bieżącego roku przez co najmniej 10 następujących po sobie lat nie mieć wspólnie OC i badania technicznego, oprócz tego oczywiście żadnej zmiany właściciela, żadnej aktualizacji tego rekordu. I właśnie do tego zmierzam, bo jednym z tych wymogów był fakt, żeby auto było zarejestrowane w Polsce po raz ostatni de facto przed 14 marca 2005 roku. A od 14 marca 2005 roku minęło już z górką 19 lat, więc wywaliliśmy z cepiku tylko te samochody, które nie żyły już przed tą datą, natomiast te, które nie żyją już po tej dacie, zostały tutaj po prostu w dalszym ciągu. Musimy się posiłkować jednak tym podziałem bazy na część aktualizowaną i nieaktualizowaną. I przypomnę, że rekord nieaktualizowany to jest taki, który właśnie w ostatnich 10 latach nie był aktualizowany, czyli samochód nie zmienił właściciela, nie pojawił się na badaniu technicznym ani razu nie był też ubezpieczony, ani razu też nie skontrolowano go na drodze, więc w dalszym ciągu, nawet po czyszczeniu cepiku z tych 5 czy 7 milionów samochodów, została pewna, trudna w tej chwili jeszcze do określenia liczba martwych dusz. A jak samo czyszczenie przełożyło się na liczbę samochodów, czy też wiek pojazdów w Polsce? Według Ministerstwa Cyfryzacji aktualny wiek samochodów w Polsce to jest 17,3 roku, ale w ogóle bazie, a nie w tej bazie aktualizowanych rekordów, bo tam, wierzę bardziej Samarowi, jest to aktualnie 15,8 lat. Jeżeli chodzi o to, co najczęściej wylatywało z cepiku, bez żadnego zaskoczenia, wiadomo, to, cośmy wyprodukowali w PRL-u, w podziale na marki FSM, Bielsko, B z kropeczką, pierwsze miejsce, potem FSO, Warszawa, drugie miejsce, polski Fiat, trzecie miejsce. I podkreślam, chodzi o marki, a nie pojazdy, więc jeżeli mówimy o FSM Bielsko B z kropeczką, to z reguły Fiaty 125P. Jeżeli mówimy o FSO
Warszawa, to tutaj wchodzi absolutnie wszystko, co wyjechało z żerania, a jeżeli rozmawiamy o polskich Fiatach, to wiadomo, top, czyli największa liczba, będą to Fiaty 125P, ale nie tylko. I zakładam, że interesuje Was też, ile wyleciało maluchów, polonezów, lanosów itd., itd. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Przypominam, że kiedyś próbowałem doliczyć się polonezów w Cepiku i przeszło mi po tym, gdy doliczyłem się 1428 wersji, a osobiście znam może z 9, a i tak uważam, że trochę te samochody ogarniam. Po prostu liczba kombinacji wpisów polski Fiat 125P czy Polonez jest w zasadzie nieskończona i nieograniczona. Niemniej jednak zapytałem o to, co najczęściej rzeczywiście z Cepiku wylatywało i dowiedziałem się, że ponad wszelką wątpliwość, chociaż w mojej opinii są to liczby zdecydowanie niedoszacowane, z Cepiku wyleciało 927 168 Fiatów 125P o pojemności 650 cm, 193 240 Fiatów 126P o pojemności 600 cm, 396 424 Fiaty 125P 1500 lub 1,5, 50 551 Syren 105 i 31 822 Fiaty 125P 1,3, do których mam szczególny sentyment, bo jeszcze całkiem niedawno jednego takiego posiadałem. A i zapewne interesuje Was, jak z dnia na dzień zmienił się stan posiadania polskiego społeczeństwa, bo przypominam, wiele lat karmiono nas taką narracją, że jesteśmy najbardziej zmotoryzowanym społeczeństwem w Unii Europejskiej, tam ponad 700 samochodów na głowę w Polsce przypada. Otóż no chyba nie za bardzo, bo według Ministerstwa Cyfryzacji, i to są dane aktualne na w zasadzie dzisiaj, nawet jak to oglądacie, plus minus kilka samochodów, część aktualizowana Cepiku, mówię o autach osobowych, to jest w tej chwili 20 522 200 samochodów. I teraz w zależności od tego, jak liczymy populację Polski, ale ja przyjmuję za ostatnimi danymi 37,6 miliona z groszem, wychodzi na 1000 mieszkańców jakieś circa about 545 samochodów, co w dalszym ciągu jest poniżej europejskiej średniej, która według ACA wynosiła jakieś 560 samochodów. I zwracam Waszą uwagę, gdzie jest 545, a gdzie jest 700, o których możemy, a w zasadzie mogliśmy przeczytać, ale coś mi mówi, że będziemy jeszcze długo też przez następne lata mogli przeczytać w mediach głównego nurtu pokroju Gazety Wyborczej. Na koniec jeszcze jedna wiadomość z polskiego podwórka. Ostatni wywiad Dariusza Klimczaka dla TVP. Dariusz Klimczak, przypominam, nowy minister infrastruktury. I przypominam, że mamy w ostatnim czasie wzrost liczby wypadków na polskich drogach. Jest ten zespół policyjny, który ma ustalić, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. I pan minister zapowiedział, że można się spodziewać chociażby zmian w sposobie kasowania punktów karnych. Ale nie, nie wracamy do rozwiązań sprzed 17 września, gdy punkty karne kasowały się po 2 latach. Teraz kasują się po roku. Niemniej z wypowiedzi pana ministra wynika, że resort pracuje nad czymś, co mogę nazwać jako nową wersję taryfikatora punktów karnych, w którym zostanie wprowadzony nowy podział na wykroczenia, za które punkty można skasować i takie, za których punktów nie da się skasować poprzez uczestnictwo w takich właśnie wspomnianych kursach reedukacyjnych. O jakie wykroczenia chodzi? Najprawdopodobniej o te najcięższe, czyli na przykład nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach,
czy rażące przekroczenie prędkości. To jest oczywiście ten sam wywiad, w którym pan minister zapowiedział, że najprawdopodobniej i to w szybkim tempie rozszerzone zostaną przepisy dotyczące zatrzymywania na 3 miesiące praw jazdy za przekroczenie prędkości o plus 50 km na godzinę, również poza terenem zabudowanym. Tyle tylko, że mało który dziennikarz obejrzał to do końca, więc wszyscy usłyszeliście o tym, że będą też zatrzymywać prawko za przekroczenie poza zabudowanym, a jakoś nie usłyszeliście o tym, że będzie też zmiana w sposobie kasowania punktów karnych. Na dzisiaj tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło i co najważniejsze, zdrowo, Motoprawda w internecie, pozdrawiam. Paweł Rygas.